E, Motosport, to przygoda, górskie samochodowe mistrzostwa Polski. Dzisiaj z nami jest mistrz z roku 2020, Paweł Wójtowicz. Dzień dobry, witam Dzień cię doskonale. serdecznie. E, Paweł, jak przygotowania do sezonu, bo przecież dwukrotne mistrzostwo w 2B i w klasie RWD. No i czy przygotowany już jesteś, bo niebawem ruszacie? Ruszacie najpóźniej z całego kraju, z tego powodu, że w, e, chyba pod koniec maja. Tak jest. Górskie w polski zawsze, to jest skondensowany sezon. Startujemy zawsze późno, kończymy dość wcześnie, ale można powiedzieć, że te cztery miesiące to jest co weekend z lekko przerwą dwutygodniową na wakacje w środku wakacji. Więc tak, zaczynamy w weekend 21-23 maja. Będzie pierwsza eliminacja, eliminacja będzie trasa w Magu. W Ma Korczynie. korczynie, korczynie tak jest. I wyjątkowo w tym roku zaczynamy korczyną. Zawsze korczyna kończyła sezon. W tym roku jako pierwsza, tam drobne zmiany w kalendarzu. E, czy jestem przygotowany? No wiesz co, zaczęliśmy przygotowanie już w październiku w zeszłym roku. Auto, auto, auto zostało rozebrane, zostały poczynione jakieś tam, zrobiliśmy zarys, plan tego, co chcemy mieć. Niestety, wiesz, no mamy dziwne czasy, e, na wszystko się strasznie dużo czeka, na materiały, na, na każdą produkcję czegokolwiek, więc zawieszenie zamówione w październiku. Czyli zawieszenie wymieniasz? E, tak, co robimy po do prostu bardziej powstane zawieszenie, e, chcę zmienić też skrzynię biegów ze zwykłej, miałem zwykłą, seryjną skrzynię biegów ze szpero zakładamy teraz kółówkę. Powinno trochę być szybciej, co więcej, no w silniku drobne zmiany, w silniku wyrzuciliśmy wałki balansujące, tam minus jakieś 15 kg ten silnik będzie być lżejszy, założyliśmy ostrzejszy wałek rozrządu, te z 20 koni może też będzie więcej zawsze, byleby nie było mniej, będę zadowolony, będzie z 20 koni więcej, te 5%. Mocy, mocy jakby było więcej byłoby super. Yy, ale tak jak mówisz, czy jestem gotowy, no to jeszcze nie jest gotowe. Czekamy na części. Wracam do tego, co, od czego zaczęliśmy. Brzmi trochę, trochę brzmi. Jak powiedziałbym, ciekawie, bo przy się zaczyna już no, za miesiąc. Wiesz co, no generalnie przecież tak. Czy jeszcze objechać sam. Tak, nie boję się, nie boję się tego, że nie pojedziemy, bo zawsze mogę pychać na zeszłorocznym zawieszeniu, o. zeszłorocznej skrzyni biegów. To, to jest, to te elementy mamy. E, cały czas producenci czy, czy, czy firma z Czech, która produkuje zawieszenie, wyproduk ma wyprodukować zawieszenie, e, obiecuje, że zdąży. Bama o tego już firma ta twierdzi, że zawieszenie już jest gotowe, jest spakowane do wysyłki. Ze skrzyni obiegów producent twierdzi, że ma już materiał na nią, więc też nie jest źle. Ja jestem dobry <laughs> myśli, mam nadzieję, że to wszystko się da złożyć do kupy. E, jeżeli, jeżeli który, któryś z elementów nie będzie na, na pierwszej eliminacji, no to na następną, kolejną eliminację e, będzie już, będzie już na pewno, tak mam nadzieję. Na A końcu... jeżeli mówiłeś tutaj o wadze, że do 20-15 kg mniej do tego możesz dojść, to jest to świadoma, świadome, działanie, bo te minus 15 kg, dajmy na to przynajmniej, to już jest ta jedna tysięczna sekundy do przodu. Jasne, no wiadomo, w motorsporcie, w motorsporcie e, walczymy z kilogramami, tutaj każdy kilogram ma znaczenie. Yy, więc, mówię, 20 kg 20 chcemy trochę w obrębie, w obrębie silnika zyskać. Troszkę także na nadwoziu, gdzie niegdzie pewne elementy tam chłopaki przy, przeprojektowali. Można powiedzieć, żeby myślę, że 40 kg na całości, yy, plus ma na zawieszeniu, na zawieszenie dużo szybsze, bardziej responsywne yy, i skrzynia biegówkowa, którą możemy szybciej obsługiwać też. Przede wszystkim ona pozwala na szybszą usługę muszę to przełoży się też na wymierny efekt. Mówiłeś o silniku, mówiłeś o zawieszeniu, a twoje Porsche 944 w nowych barwach, w nowych przemalowaniach, czy tutaj coś się zmienia? Nie, no na razie zostajemy. Dalej jest w barwach tych charakterystycznych, e, że tak powiem, historycznych i przy nich zostaniemy. Póki co, chyba że jakiś sponsor się pojawi, który będzie chciał zmiany, no, Zapraszamy, tego, to oczywiście, znaczy zaprasza. oczywiście, to sponsorów nigdy dość, zapraszamy, jeżeli ktoś ma taką ochotę. E, auto jest, że tam powierzchnia auto jest dostępna do tego jak tak. najbardziej. Ale póki co to są barwy historyczne, w takich jak auto latało w latach 80. w 944 Cup, czy, bo, czy nawet Walter Roll Rol, 924 w tych barwach jeździł w rajdach. Więc fajne barwy, fajne barwy. Dlaczego jest taki sentyment do tych barw? Bo przecież przyjeżdżają niekiedy na tor do Poznania zawodnicy różni, między innymi z Niemiec, wkradwana klasa turystyczna i też mają te barwy z dawnych wyścigów, z dawnych lat i absolutnie nie chcą ich zmienić. To jest jakiś, taki Wydaje cult. mi się, że moczą się dwie rzeczy. Raz, że no wiadomo, dany modelek jeździł w danych barwach w, w, być w złotych, latach, złotych latach, wiesz, lata 80 to były złote lata motorsportu, może być w Europie, szczególnie w Europie Zachodniej, u nas może trochę mniej. Sponsorzy ze wszelkich, ze wszelkich, ze wszelkich źródeł, czyli firmy Tytoniowe, firmy monopolowe. I to są te barwy, między innymi. Olejowe. Olejowe też, tak. I, i, i najwięcej pieniążków było wtedy w tym, w tym motorsporcie, więc wtedy było to tych barw najwięcej, najbardziej rozmaite. Plus ciekawostka, jeżeli są to barwy historyczne, dzisiaj nie mamy zakaz, oczywiście reklamy zarówno tytoniu, jak i alkoholu, ale jeżeli są to barwy historyczne, to może w tych barwach jechać. A to, to jest, to jest to ciekawostka. taka ciekawostka. Więc to też jest jakieś tam takie, no wszystko, wszystko jakieś, ma jakieś tam swoje. Plusy i minusy, tak? Powiedzieliśmy o Korczynie, nie zaczynamy. Ale w trakcie będzie jeszcze na pewno, na którą to zapraszamy: Limanowa. Tam jest wielkie święto, to jest wielki temat, to jest naprawdę no, jeden z najchyba bardziej odwiedzanych przez kibiców wyścig górski, bo eliminacja przez Europy. Tak, jest to, jest to jeden z największych wyścigów w yy, Limanowej, jest to, jest to święto tak, Przy... naszego motosportu, naszych wyścigów górskich. Yy, jest to jedna z eliminacji mistrzostw Europy, kibiców ogromna ilość przez całą trasę. Jest to już też jedna z najszybszych u nas eliminacji, czyli osiągnęte prędkości są największe, więc stąd też widowisko fajne dla kibiców. Atmosfera piknikowa, grillowa, yy, na łąkach czy polanach otaczających trasę. Właśnie odbywają się zarówno ogrom kibiców, zarówno biesiady, tak słowie cudzysłowie można powiedzieć. Bardzo fajnie, zapraszam wszystkich serdecznie, jeżeli tylko mają czas. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nie widzieli nigdy wcześniej wyścigów górskich, warto zacząć od Limanowej. E, nie tylko Korczyna, nie tylko Limanowa, gdzie jeszcze zapraszamy kibiców tak, e, e, wyścigów górskich? Wyścigów górskich, w tym roku zaczynamy Korczyną, później jest e, Czarna Góra. Następnie mamy Magurę. Kolejnym wyścigiem. Mogę pomylić kolejności, bo tak wiesz, nie, nie znam, ale ja, ja, będzie, ja... będzie limanowa. To się... które już wspomnieliśmy, to jest po wakacji. Koniec lipca banowce na Słowacji. Super też atmosfera wyjątkowa u naszych sąsiadów. Kolejną nominacją jest Sopot, polskie Monte Carlo, ciekawostka wyścigórskie w Sopocie, to też bardzo fajne, można połączyć na przykład będąc nad morzem, w połowie sierpnia ktoś jest nad morzem, zapraszam koniecznie sprawdzić w kalendarzu, kiedy jest wyścigórski, jest na, na skraju Gdyni Sopotu, na Malczewskiego, ulica Malczewskiego. Przepraszam, bardzo ktoś ciekawe. może być zdziwiony, że to w Sopocie wyścigórski, ale zasady są jakie? Zasady wyścigu w to takie, start musi być niżej nad poziom morza niż meta i tam, jak wiemy, zawsze nad morzem jest jakaś forma skarpy, może nie zawsze, ale bardzo często. W Sopocie właśnie tak jest, na, na granicy Sopotu i e, Gdyni mamy charakterystyczny schemat w lesie, właśnie w, wiodącą się pod górę, gdzie odpowiedniej długości spełniające parametry właśnie minimalne naszych polskich, bezemotowskich wymogów. Czyli trasy masz objeżdżone, żadnej nowej e, nie powiedziałeś. wszystko to, co e, dzieje się tak, w, tak. Wiesz w tym w jest, jeszcze jest jeszcze sezonie? Jeden... Dokładnie tak jak mówisz, trasy mamy już, wszystkie trasy znamy, bo jeszcze będzie na koniec roku jest jedna do potwierdzenia trasa. Nie wiem, czy to będzie korczyna, czy to będzie coś, 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 coś nowego. Zobaczymy. zobaczymy. Jak najbardziej jestem też. Ja też lubię nowe, lubię nowości, bo to też jest właśnie jest tempo zawodników. Różnie się uczą o tej trasy. Ale jak na przykład co się dzieje pierwszy raz, to wszyscy jedziemy tam pierwszy raz. To wiesz, też jest fajne. Tak, to, to ma każdy równe warunki, możliwości. Wracając do tematu mm, Twojego samochodu. Mm, trzeba go objeździć. Będziesz miał czas na trening. Jest, taki, Czy... mamy, taki mamy plan, oczywiście, wiesz. Znaczy i tak go jest objeżdżony, to, to tak, chyba samochodzi samochod na samochod o, samochod o które ale, 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 ale te nowe elementy e, trzeba plasie. sprawdzić wyeliminować choroby tego wieku dziecięcego, żeby jak najmniej usterek. No zeszły rok był dla nas ciężki. Będzie w zes... Gdzie będziesz trenował? Tu, Mazowska, Zresztą, a... no generalnie, generalnie zespół mam w Lublinie, więc mamy lotnisko po drodze, lotnisko w Łężu. Możemy, możemy, możemy na Modlinie ewentualnie wynająć na chwilę. Można też oh. wynająć na Słomczynie do testów. No i są możliwości. Są możliwości jak najbardziej, w zależności jak tam <grym> będzie harmonogram i czasowy, kiedy chłopaki skończą to auto, kiedy będzie gotowe. Plus, e, jak będą wolne terminy dostępne, no coś na pewno znajdziemy. Na chwilę chociażby, żeby wyeliminować, tak jak wrócę do zeszłego roku. E, mieliśmy problem z e, usterkowością, mieliśmy problem z właśnie przeniesieniem napędu. Wiemy, wiemy gdzie leżał błąd, mam nadzie mam, mamy nadzieję, że to wyeliminowaliśmy i to jest podstawa, żeby auto było bezawaryjne. Bo zwycięzcy są na mecie, no, sam dobrze to wiesz. Nie mówisz tutaj o sobie. Tak, mówisz tu o sobie, ale teraz powiedz coś o twoich kolegach, którzy przecież jakby nie było, e, też dokonują rywalizacji i ta rywalizacja wcale nie jest taka e, łatwa, ale cieszy zwycięstwo. Czy oni się zbroją, czy macie ze sobą kontakt. No tu parę miesięcy się nie widzimy, jesień, zima i teraz jest, e, no już zbliża się wielki Maj, tak, ten pierwszy jest. wyścig. E, dzwonicie do siebie, rozmawiacie. Wiesz to, dzwonimy jak najbardziej. E, A nie jest, rozmawiacie jest o technicznych tak, ale, ale sprawach. Ci, że tak, o technicznych sprawach każdy <laughs> próbuje to zachować w tajemnicy. Ale, ale ten ale wszyscy na pewno, każdy jeden w miarę możliwości się zbroi. Już w tym roku było bardzo wąsko, bardzo, bardzo blisko, byliśmy siebie wszyscy. Mariusz Biały, Ryszard Rzeszczyński, dwóch Bartków Grzelecki i Madziara. To była taka taka paka aut Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie było bardzo blisko. Wszyscy na pewno też nie odpuszczą w tym roku. Będzie jeszcze jeszcze bliżej, jeszcze szybciej. I na to liczę, żeby była fajna realizacja. Wyścigi górskie to oddzielny zupełnie temat całego moto-polskiego sportu. Wszyscy już ruszyli. Niemniej jednak czekamy na te wyścigi górskie. Wszyscy właśnie ruszyli. Karting. Ty masz swojego chrzesiaka w kartingu. Były już dwie rundy. Jedna bonusowa w Rotax Max Challenge Poland, a potem ta runda już pierwsza w klasyfikacji walce o puchar Rotax challenge Poland, gdzie niektórzy zwycięzcy pojadą do, w tym roku w Portugalii, w ubiegłym roku był Bahrain, ale Twój chrześniak jeszcze chyba w tym roku nie pojedzie, bo on dopiero zaczął. Jak tam jego się Tak jest. wiesz co, no, dokładnie tak jak mówisz, Natan debiutuje w tym roku w Mini, w nowym zespole, w Bambini Racing. Mini to jest kategoria, Bambini jest zespół, a cykl się nazywa Rotax Max Challenge. Są takie, może być, mistrzostwa, no, no, jedno z naj, najbardziej elitarnych mistrzostw w naszym kraju, Yy, jak mu idzie, no super, generalnie wiesz, yy, musi się uczyć, ten, ten, sezon, ten, ten sezon na pewno musi poświęcić na naukę. Już teraz na przykład obserwując yy, chłopaki, którzy yy, obserwują, analizują jego, a, analizują jego jazdę. Yy, Stwierdził, że jest dobrze. Na pewno wymaga, możemy tak się śmiać, że karting, małe karty, wymaga to dużo siły. Natan musi nad tym na pewno popracować, nad siłą, nad wytrzymałością. Byliśmy miesiąc temu na testach we Włoszech, w solo było widać po całym dniu, po tych testach, jak... jak Czasy spadały, było widać też głowa bardziej, straszne przyciążenia w kartingu, ja szyja, ogromne przyciążenia szyję, było widać jak ta głowa, na, jak głowa zaczyna coraz bardziej lecieć, no to jest takie wiesz, e, przy sobie się nie zdaje sprawy, że na takim się ma, jak tam no, ale... muszą te mięśnie działać i być bardzo mocne. Ale ten motosport przez to jest właśnie ciekawy, tak, tak, nie tylko tak, Ty, ale tam wszystkie dotyczące no w techniki jazdy, wydolność, znakomita, samego zawodnika, też jego koncentracja, bo te szybkości wcale nie są małe w kartingu. Oczywiście, że nie, to są, to są nawet bardzo. <noise> że gościa, na bardzo małe odległości. To jest takie Ta fajne, wiesz, przed lecą, le, lecą tam 100 km na godzinę na końcu prostej wózki, w odległości po parę centymetrów od siebie, oni wchodzą wchodzą jeden na drugim na zderzaku e, włók, e, tasowania. E, na, no to jest, to jest też fajne. Na pewno jest takie, wiesz, perfekcyjna szkoła, szkoła tego prawdziwego motorsportu, e, Jakby nie patrzeć, no w kartingu możesz zaczynasz się uczyć tego czucia tego motorsportu i później masz dwie drogi. No, albo jedziesz do single-seaterów, to jest najlepsza droga, tak jakby ta pro, profesjonalnych kierowców wyścigowych. No, bo, albo wsiadasz się do aut z dachem, nie? To, wiesz, to są dwie, ale, ale to tak. jest piękne, to jest piękne Paweł, jak to, wiesz co... poczekaj, poczekaj. Paweł, to jest Natan Rybczyński, ma lat... 10. I o to właśnie, proszę Państwa, chodzi, żeby większość, jeżeli już chcecie spróbować jakiegoś sportu dla swoich epopilii, bo to nie tylko e, chłopcy, młodzi, tak jak Natan, startują, ale również i dziewczyny. To jest Jasne. świetny sport. Świetny, na pewno wymagający od wielu wyrzeczeń, ale na tym polega, jak chcesz być w nim dobry, musisz, yy, musisz poświęcić. No już zaczyna to tak jak ty, twój chrześcijach, bo przecież tam tak. jest kilka dni na zawodach to przyjeżdżało. Tak, przyjeżdżają tak w spatek, jest, piątek, jest to wyjeżdżają w niedzielę. To jest z, z bardzo, wy, bardzo wy, wy, wymagające <laughs> dla organizmu. tak dla rodziców, <laughs> bo rodzic musi poświęcić ten czas, wiesz, pół, pół tygodnia, tych eliminacji wcale nie jest mało. Yy, ale tak jak mówisz, dziewięć, 10. Dziewięć, nawet wcześniej. Generalnie w pokazach od 7 roku życia jeżdżą chłopaki, dziewczyny, e. więc to już trzeba zaczynać wcześniej, wcześniej, żeby, żeby e. będzie łatwiej. E. Mamy ograniczony czas szybko, bo myśmy już ruszyli F1, dwa zdania o F1. E. Zapowiada się bardzo ciekawy sezon. Tamten też był poprzedni, bardzo ciekawy, ostatni wyścig, to już no, wiele komentarzy do dzisiaj idzie. Tak. <laughs> Dokładnie. I jeszcze Memoriał Kuliga i Bublewicza. Bardzo bym cię prosił, zaczęły się rajdy. Wiesz, tak na podsumowanie. Wiesz, tak. No, Rozwiniemy też sezon, za, zaczął się sezon Formuły 1. Mamy w tym roku. W końcu do walki w walce co najmniej dwa równorzędne zespoły. zespoły. Ferrari zbudowało bardzo fajny szybki bolid. Eee, równa się, bo dzisiaj nie jest wiele, wiele wolniejszy Red Bull fajne, już były wyścigi pomiędzy Leclerc'iem i Verstappenem, zarówno w dwóch pierwszych wyścigach wyprzedzenia. Wyścig Kamukibicy, ja, ja Kamukibicy. Nie, nie, ja zdecydowanie Verstappenowi. podoba mi się ta taka prawdziwa wyścigowa złość. To ja lubię tam urywanie <laughs> każdy, 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 każdy sekund. Bardzo lubię, bo lubię ten jego styl właśnie jazdy. Mniej Hamiltonowi. Hamilton jest oczywiście genialnym kierowcą, jednym z najlepszych, najlepszych w historii. Aczkolwiek bardzo tak jak ja zawsze podam, mu strasznie sprzyjało szczęście. Aha, I jedno zdanie: wspomniany rajd. Tak, zaczął też się w ten weekend, poprzedni weekend był memoriał Kuliga. I też fajnie ludzie wystartowali. Tak, bardzo fajnie, bardzo się obsadzona impreza w Wieliczce. Mhm. Miko Marczyk, Misch Polski, plus dużo kolegów z wyścigów górskich. Ciekawostka, prawie były warunki. Nie wiem, czy zwrócić uwagę jak na Monte Carlo. Startowali na suchym, później śnieg, wieczorem, wieczorem, wieczorem był. Na rynku Wielicy jechali po śniegu na oponach deszczowych. Na drugi dzień też kończyłem, czyli na suchym. No oczywiście mi poza konkurencją, bardzo bardzo szybko, bardzo ładnie pojechał. A reszta była bardzo fajna Roszada, tam się tam się dużo działo. Dwóch kolejnych kierowców, czyli, pes, czyli Szczepieniec bodajże był drugi, a trzeci Michał Tochowicz, albo nawrót. bo no, też chłopaki z gór, też z GSMP. <grym> e, <więc> tak, <grym> no, Michał, Michał Tochowicz w <grym> tej chwili się przesiadł do R5, do, do rajdów, e, rozwijał swoją karierę właśnie w rajdach. A, a Andrzej Szczepieniec to typowy góra, tak, z Paweł, zapraszam Cię po pierwszym wyścigu, po Korczynie, tutaj do studia, będziemy omawiali, będziemy rozmawiali o tym cudownym słuchaczu, jakim jest moto motosport naszego kraju, a rozpoczynamy, zaczynamy, chciałbym, żeby był bardziej, no, szczęśliwy niż ten poprzedni. Tak, sam. dobrze powiedziałeś, szczęśliwy, wszystko więcej no, szczęścia, no, szczęścia no, jak najmniej usterek. Do, do, dokładnie dokładnie tak. tak. Paweł Wójtowicie w studiu, ja bardzo serdecznie Tobie dziękuję za przybycie, dziękuję a bardzo. zapraszam na kolejny nasz program. Motosport, moto przygoda, wszystkiego dobrego, dziękuję i zapraszam.